Była boska. Przeszliśmy, słuchajcie, chyba z godzinę. Nasz syn się wybiegał totalnie za psem i z naszą siostrzenicą, więc tak, żeby było szaleństwo, latarki na głowie, latarki w rączkach. Fantastyczny spacer. O godzinie 5 z groszem po południu. Na cóż, jak wróciliśmy, zauważyłam, że mam, słuchajcie, mokre buty. W związku z tym, że miałam mokre buty, miałam mokre skarpetki. Także od wieczora, jak mnie, słuchajcie, zaatakował katar, tak myślałam, że dzisiaj się w ogóle z wami nie zobaczę, bo jeszcze rano to cały czas płakałam i cały czas miałam mokry nos i cały czas ten katar mi leciał. Na szczęście Cirrus mnie tutaj wspomógł, także jesteśmy. Także tak nasza wczorajsza wycieczka się skończyła. Mam nauczkę, że trzeba teraz brać, słuchajcie, śniegowce, jak idziemy na wały, jak pada śnieg, jak jest mokro, żeby się człowiek nie przeziębił. Także tak myśmy spędzili w sobotę, naszą sobotę. Po centrach wczoraj nie biegaliśmy, za to właśnie po wałach. Także proszę mi tutaj pisać, zeznawać, opowiadać, jak tam wczorajsza wasza sobota, jak tam wyjazdy po centrach handlowych, bo gdzieś tam widziałam, że troszeczkę ruchu było. U nas salony były otwarte pełną parą. Gdzieś tam troszkę nas tutaj panie i panowie poodwiedzali. Już powoli zaczęły się zakupy świąteczne, piżamek, szlafroczków i różnych takich innych fajnych drobiazgów. Także ja tutaj czekam od was na informacje, jak wam się sobota udała i tak naprawdę jak niedziela, bo tak już się zrobiło dosyć chłodno, jest mroźno, rano jest szrom. Chociaż dzisiaj była dość fajna pogoda i takie bardzo przyjemne to powietrze. Myśmy dzisiaj uskuteczniali, słuchajcie, spacery po ulicy z autkami zdalnie sterowanymi. Także syn wrócił cały przemoczony, bo wjeżdżał we wszystkie kałuże. A później przygotowywaliśmy się do dzisiejszego live'a. Czy na Facebooku tam nas dobrze słychać? Są jakieś informacje, że wszystko jest okej, czy nie mamy? Czy cisza na razie? Kochani. Witam, dobry wieczór. Witam. Pani Iwonko, dzień dobry. Witamy. Bardzo mi miło. Kochani, dzisiaj mamy wieczór z push-upami. Dzisiaj mamy wieczór z push-upami. Pierwszy push-up, jest to nowość, nazywa się on Bonita. Już wam tutaj pokazuję. To jest kolor takiego fajnego winka. Taka troszeczkę nawet bym powiedziała, że bardziej taka śliwka, nie wino. Już wam ten model pokazywałam wcześniej, ja go dzisiaj wam jeszcze pokażę raz, przypomnę, model Livia, bo on wam się bardzo podobał. W związku z tym zdecydowałam się zamówić też taki model w kolorze właśnie takiej śliweczki, model Bonita. Cały czas pytacie o kolory, chciałybyście coś bardziej, że tak powiem, żywego, coś bardziej innego. Bonita czy Livia? Bonita. Tak, bo będzie Bonita i Livia zaraz po tym. Także to jest model, słuchajcie, Bonita. To jest push-up. Push-up taki delikatny, z wyjmowaną wkładeczką. On ma formę takiej push-upowej braletki. To, co wam się ostatnio bardzo też podoba. Chwalicie sobie. Pani Iwonko nigdzie nie była? No tak jak my. Czyli się z nami, że tak powiem, tutaj solidaryzuje. Myśmy też, słuchajcie, w centrach nie byli wczoraj, aczkolwiek powiem wam szczerze, że z przyjemnością już bym się przeszła. Naprawdę bym się z przyjemnością przeszła i... A nie, przepraszam bardzo, słuchajcie, mąż wczoraj pognął do galerii Północnej do Młocin, bo pojechał oglądać nowego iPhone'a i okazało się, że nowych iPhone'ów brak, więc niewiele zobaczył. Udało mi się zobaczyć nową 12 mini, że jest fantastyczna i fenomenalna. Także tak, on był, popowiadał mi, słuchajcie, co się działo, jak Primark wygląda w galerii Młociny, bo też bym go chciała zobaczyć. Także jemu się troszeczkę udało. Ja siedziałam z Bobaskiem i się tu przytulali na kanapie. Dobrze, ja tak dzisiaj jakoś tak, słuchajcie, trochę skaczę tutaj o tej sobocie, o tym weekendzie. Zapomniałam przypomnieć, że oczywiście wszystkie nasze sklepy już stacjonarne działają. Także zapraszam was do Factory Ursus w Warszawie, do Factory Annopol w Warszawie i do Designer Outlet w Piasecznie. Oczywiście w Gdańsku zapraszam was do Designer Outletu, w Szczecinie do Outlet Park Szczecin oraz w Gliwicach do Factory Gliwice. Czyli mamy 6 sklepów i jak najbardziej, kochani, ci, którzy nie mogą do nas dojechać, którzy mają do nas daleko, zapraszamy do sklepu naszego online'owego www.bagatel.sklep.pl, czyli
Jeżeli macie, dziewczyny, ochotę pokonsultować się ze mną, porozmawiać na temat biustonoszy, czy są to push-upy, czy są to duże biusty, słuchajcie, ja służę pomocą. Z chęcią Wam tutaj wszystko popowiadam. Jeszcze pewnie jakieś pytania, które gdzieś tam może nie wytłumaczyłam wszystkiego na live'ie. I jak najbardziej też Wam pomogę, czy z doborem rozmiaru, czy z wyborem biustonosza, czy z wyborem rozmiaru, wszystkiego tak, jakbyście tam sobie życzyły mieć w sklepach stacjonarnych. Aby Wam łatwiej, dziewczęta, było zamawiać, bo wiem, że tego się też ciągle boicie, gdzieś tam się zastanawiacie, czy traficie zrobić zamiar, czy nie traficie. Wiadomo, że zawsze przez ten internet jest ciężej, no bo łatwiej jest zmierzyć, od razu się widzi namacalnie, czy coś jest idealne, czy dobrze leży, czy jest okej. Aczkolwiek pamiętajcie o tym, że zawsze możecie sobie zamówić więcej modeli, czy więcej rozmiarów, większą różnorodność. W ciągu 14 dni możecie zwrócić towar. Oczywiście towar musi być nieużywany, noszący śladów użytkowania. I jeszcze dodatkowo oprócz tego zrobiliśmy taki łatwy zwrot, abyście nie musieli biegać, abyście nie musieli chodzić nigdzie na pocztę, gdzieś tam do paczkomatu. Klikacie u nas tak zwany łatwy, tani zwrot za 4,90. Wysyłamy Wam list przewozowy, zamawiamy dla Was kuriera. Kurier przychodzi, naklejacie list przewozowy i jest z głowy. Także do 14 dni spokojnie możecie te nietrafione modele ewentualnie albo coś, co Wam tam nie do końca pasuje, zwrócić. Tym bardziej, że myślę, że to jest dosyć taka fajna rzecz, że nie musicie tego ani biegać, ani szukać. Zawsze to też dla mnie jest ważne, żeby mi łatwo było zwrócić dany towar. Także to tyle z tych takich pierwszych ogłoszeń dla przypomnienia. I teraz pokazuję model Bonita. Tak jak powiedziałam przed sekundką, jest to taki właśnie taka śliweczka, troszeczkę borda. Teraz ten bardzo, bardzo ten kolor jest modny. On się bardzo Wam tutaj podoba. Jakiś czas temu już tam mieliśmy kilka takich delikatnych kolorków, które się cieszyły wielkim powodzeniem. I także teraz mamy model Bonita. To jest bardzo, słuchajcie, fajny fason, bo tak, ma delikatny push-up, ładnie nam zbierze ten biust, podniesie nam trochę tego biustu, ładnie nam go ułoży, a wygląda jak braletka, co myślę, że jest bardzo, bardzo fajne. Tutaj mamy tiulik, tak jak widzicie, jak on się układa na biuście, zobaczcie, tak, podciągamy go sobie i na biuście mamy tutaj taką przezroczystość, ten przezroczysty tiulik jest super, daje nam taki efekt jak tutaj paseczków i właśnie taką a la braleteczkę. Tutaj mamy podbicie gąbeczki od środka i bordową koronkę. Także już Wam tu pokazuję, jak ta koroneczka wygląda z przodu, z bliska. Na to cały czas, słuchajcie, mówię bordo, tak naprawdę to jest śliweczka. Już tak się, słuchajcie, mocno wkręciłam w ten bordowy kolor, a to tak naprawdę jest śliwka. Jest bardzo fajny, słuchajcie, push-up. On jest delikatny, pionowo cięty, co myślę, że też ma duże znaczenie, że on bardzo ładnie się układa, mimo że jest to właśnie braletka podciągnięta do góry. Bo rzadko się zdarza, żeby właśnie takie braletki, które mają w sobie push-upa i tak są mocno, wiecie, wyciągnięte, żeby one nam ładnie się układały. Ten leży świetnie, bardzo serdecznie Wam go, dziewczyny, polecam. Tutaj ma wyjmowaną wkładeczkę, tak? Czyli możemy mieć jeszcze taki bardziej miękki push-upik, a też możemy sobie włożyć albo tą wkładkę, albo większą wkładkę i zrobić go jeszcze większym push-upem. Rozmiary są 65 DEF, 70 BCDE i 75 BCDE. Także rozmiarówka typowo push-upowa, tak wygląda nasza nowość. Ona nas przyjechała w piątek. Już widziałam, że na sklepach stacjonarnych nam troszeczkę tego modelu zeszło. Do tej braleteczki, kochani, mamy. Czy mnie słychać? Proszę, ja tam mam jakieś informacje, czy mnie słychać, czy mnie widać? Jaka cena? Już mówię. To mąż powie, jak zwykle. Chyba 119, bonicie, tak, bonita. No, jest w linku 124,90. 124,90 i do tego są figi. Figi są takie fajne, one są jak zwykle... Ja Wam tutaj zaraz będę mówiła o tym, co ja lubię, że one są fajne, bo są brazyliany. Także tak, jak najbardziej są fajne. Brazyliany, słuchajcie, niskie, ładnie podcięte. Przód jest taki delikatny, jak widać. Mamy ten delikatny, ten tiulik, który też nam powoduje taką wizualnie
to, że mam taki paseczek na górze i ten tiul się nam zlewa ładnie ściałkiem i do tego mamy fantastyczny tył. Mój ulubiony, koronkowy, cały, ładnie się, słuchajcie, oplata na pupie, ładnie tą pupkę nam tutaj zbiera, przepiękne to wykończenie na dole, te takie nasze falki, które ja bardzo lubię, robią nam takie fajne, krągłe pośladki. Oprócz tego oczywiście wtedy są nieuciskowe, nic nam się na pupie nie wrzyna, ładnie, gładko pod wszystkie obcisłe sukienki, obcisłe spodnie czy spódniczki. Także przepiękny, przepiękny model śliwkowy, nasza nowość, właśnie wjechała do nas w piąteczek i już od soboty u nas jest. Jest ona we wszystkich salonach, słuchajcie, także zapraszam do każdego naszego salonu stacjonarnego i także oczywiście do salonu online. Jeszcze powiedz mi, Maciek, jaka cena jest shortów, bo nie pamiętam. Tych raczej Brazylian? 56,90, aczkolwiek dzisiaj chyba jeszcze jest. Tak, właśnie, zapomniałam o tym, słuchajcie, kochani, powiedzieć, że do północy dzisiaj mamy Black Friday, czyli minus 15% na wszystkie towary nieprzecenione od zakupów powyżej 250 zł. Czyli mamy 56,90, trzeba wziąć z jakichś około dwóch modeli i wtedy będzie dodatkowe 15%, także myślę, że dosyć fajny jest to rabat i warto dzisiaj jeszcze z tego rabatu skorzystać. Tym bardziej, że słuchajcie, święta za pasem. Powoli myślę, że każdy z nas już się troszeczkę rozgląda za prezentami. Możecie mi, kochany, napisać, jakie prezenty planujecie dla swoich panów, bo oczywiście mój mąż powiedział, że mi nie powie, co chce, bo on nie wie, co chce. Czyli słuchajcie, sytuacja się powtarza jak co roku. Później jak jest prezent, który nie trafi, to jest niezadowolony. Mimo, że nie zeznę. Ja mu ładnie robię zawsze jakąś taką listę i później jestem elegancko zaskoczona prezentem pod choinką. A on mi nigdy nie chce zeznać, co by chciał, bo czyli, że nic nie potrzebuje. No ale wiadomo. Prezenty są zawsze fajne. Każdy te prezenty lubi. Chciałbym mieć fajną niespodziankę. Także kochani, możecie mi napisać, kochane, albo panowie, co by chcieli na przykład dostać na gwiazdkę i czy mają jakieś takie fajne rzeczy, które jakieś fajne pomysły. Oprócz sweterka, rękawiczek i ewentualnie krawata, co można facetowi fajnego kupić, z czego będzie zadowolony i on, i ja. Wojtek Socha właśnie przyszedł. O, cześć Wojtek, jak nam miło, pozdrawiamy. Kochani, drugi model jest to model Livia. To jest taki sam fason, jak przed chwileczką pokazywałam wam naszą nowość Bonitę. Ten jest czarno-beżowy. Jak wiecie, ja bardzo uwielbiam te czarno-beżowe zestawienia. Dla mnie są po prostu przepiękne i pięknie leżą na ciele. Bardzo to ciało mocno zdobią i bardzo często dają takie poczucie tatuaża, takich przezroczystości, takich gdzieś tam takich mistycznych, tajemniczych wzorów na ciele. Mi się on potwornie podoba, jest przepiękny. Zobaczcie, jak to fajnie leży. Tutaj mamy też takie złudzenie tych paseczków, przez to, że ten tiul jest przezroczysty, na ciele go prawie w ogóle nie widać. Także wydaje się, że mamy push-up, że mamy biustonosz i od tego odchodzą dwa paseczki. Przepięknie się, słuchajcie, też układa. To jest bardzo fajny fason, sprawdzony. Zresztą ta Livia to był prowodyr jakby tej Bonity, czyli tego modelu śliwkowego. To był pierwszy model tej firmy wprowadzony na rynek. Bardzo fajnie się przyjął, naprawdę świetnie leży. Bardzo ładnie zbiera biust i przede wszystkim też jest przepiękny, więc przepięknie wygląda na ciele. Już wam tutaj pokazuję, jak on tutaj ma te koroneczki wszystkie. On kosztuje 119,90. Rozmiary mamy 65 DEF, 70 BCDE, 75 CDE. I do tego mamy, słuchajcie, i figi, i shorty. Ja akurat shortów ani figi dzisiaj przy sobie nie mam, bo chciałam wam tylko przypomnieć ten model. Aczkolwiek jak najbardziej na naszej stronie online'owej możecie sobie je zobaczyć. Także tutaj jeszcze przybliżam. Bardzo fajny wzór. Przepiękny, przepiękne te kwiaty. Ładnie to wszystko wygląda na ciele. Mówi, jak się nam zlewa to ściałkiem, to wszystko wygląda jak taki delikatny tatuaż. Jakbyśmy miały, słuchajcie, same takie wyszyte koroneczki na sobie. Także ja wam go serdecznie polecam. Dobra cena, słuchajcie, jakościowo też jest świetny. Bardzo dobrze się nosi. My go już domawiałyśmy
Już domawiałam go, słuchajcie, chyba 4 czy 5 razy, jak się tylko pojawiało do szycia. Także polecam Wam go serdecznie. Bo trafiony, jak ktoś właśnie lubi takie braletki, ale niekoniecznie miękkie, bo nie zawsze się dobrze też tych miękkich czuje. Na przykład mam mniejszy biuścik i chciałby go jednak troszeczkę podnieść, wiecie, coś tam jeszcze dodać, to polecam właśnie te dwie braletki, czyli Livia i Benita. To mamy dwie nowości, słuchajcie, za sobą, a czy jedną nowość, a drugie przypomnienie. Teraz Wam pokażę model, który jest z nami już chwilkę, ale on też Wam się bardzo podoba w sklepach stacjonarnych, oczywiście, bo o tym mówię, bo Wam go jeszcze nie pokazywałam. Jest to model Ariel, model beżowy, model w fasonie troszeczkę braletkowym, bo te braletki jednak są bardzo mocno teraz na czasie i one się bardzo podobają, więc jakby ten motyw bardzo często też się w snoszach przewija. Model taki właśnie braletkowy, to też jest, słuchajcie, push-up, delikatny push-up z wyjmowaną wkładką. Już tutaj Wam przybliżam go, tak on wygląda, jest przepiękny, słuchajcie. Jest delikatnie wyciągnięta gąbeczka. Gąbeczka ma kształt trójkącika i bardzo ładnie, bardzo tak dużo jest pociągnięte do góry, słuchajcie, tej koroneczki. Więc to na ciele układa się przepięknie. Fajny fason, bardzo dobry. Ja Wam o nim już kilkukrotnie opowiadałam przy tych naszych live'ach takich push-upowych. Tak zwany to jest push-up, jak ja to na to nazywam, trójkącikowy. Bardzo ładnie on leży, bardzo ładnie, słuchajcie, zbiera. Ma dobre cięcie, dzięki temu nie robią się, słuchajcie, żadne dzióbki. Nie robią nam się takie kaczuszki tutaj, bo bardzo często w push-upach gdzieś tam się spotykam z tym, że ten biust jest taki wbrew pozorom, wiecie, do góry podebrany, do środeczka, ale mamy takie spłaszczenie, tak? Jak się patrzymy na siebie z boku, to tu nam się robią takie dziubki. Także tutaj ten push-up leży wyśmienicie, delikatnie zbiera do środka, podnosi. Ten biust jest taki bardzo, słuchajcie, naturalny. Możemy oczywiście go, tutaj od środka są wkładeczki. Także może być większy push-up, może być mniejszy push-up. Już Wam tu rozpinam. Takie są wkładki. Tak, czyli jak w ogóle wyjmiemy te wkładeczki, tam zostanie taka delikatna gąbeczka, taka bardziej naturalna. Teraz mamy taki trend, że gdzieś tam odchodzimy od tych takich push-upów, albo zostajemy przy tych mocnych bardzo push-upach, a odchodzimy od takich średnich push-upów, takich gąbczastych bardzo, właśnie ku tym znowu takim delikatnym push-upom, które właśnie mają wyrymowane poduszeczki, bo gdzieś tam jest to dla Was też komfortowe i bardzo wygodne. Także model Ariel kochane. Przepiękny beż, przepiękna koronka, taka bardzo subtelna, bardzo kobieca. Tutaj cenę mamy jaką, mężu? Jaką cenę mamy? Zeznawaj. A mąż po płochu próbuje otworzyć. Tak. Jakoś wydaje mi się, że nie, Ariel. Ariel. Wydaje mi się, że 164,90. Ja Wam w międzyczasie powiem, kochani, jakie są rozmiarki. Tutaj mieliśmy 65 CDEF, 70 BCDE i 75 BCDE. I takie standardowe rozmiary dla tego push-upa są. Tutaj akurat nie było 60. Czyli z tego 60 nie uświadczymy, ale od 60. 154,90. Przepraszam. Ariel. No bo tam może ja, wiesz co, bo Cipria była przed tym. Ja stwierdziłam, że najpierw tutaj pokażę nam pierwszą tą Arielkę. Arielka zawojowała, słuchajcie, świat, jeżeli chodzi o model i koronkę. Do tego są przecudne figi. Słuchajcie, figi są tak subtelne, tak kobiece, tak pięknie ta koronka wygląda. Teraz sobie zobaczycie. 159,90 kosztuje. Minus 15%. Dziś. Dokładnie. Dzisiaj. Do 12 w nocy, do północy. Minus 15%. Także warto kupić. Zobaczcie, jak piękna jest ta koronka. Ona jest taka subtelna. Ja się zawsze, słuchajcie, nad tymi push-upami z firmy Alles rozpływam, bo one mają przepiękne wykończenie, przepiękne dodatki. Ten materiał jest zawsze taki bardzo subtelny, bardzo, bardzo taki ładny, pięknie wykończony. On też jest jakościowo fantastyczny. Także tutaj mamy przód i obłędny tył. Jak zwykle. Tył i jeszcze raz tył. Zobaczcie same, kochane, jak fajnie te figi wyglądają.
Czyli mamy takie pełne bikini, pełne tangi, ładnie nam oplatające pupę, ładnie nam oplatające pośladki. Oczywiście tutaj mamy te faleczki, czyli ładnie to będzie wszystko wyglądało na pupie. Dobrze, czyli model Ariel, tu nam zostały, słuchajcie, tylko i wyłącznie szwigi M-ki i L-ki. Ja mam w dłoni 38, także też możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. No i się ładnie ciągną. Oczywiście tutaj ta gumeczka jest, słuchajcie, jak to na Allesa, bardzo delikatna, więc też nie wrzyna się w pupę. I tu góra też jest tak pięknie wykończona tymi falkami, więc całość jest bardzo taka wyrafinowana, bym powiedziała. Czyli mamy model Ariel i to jest drugi model, który mam dla Was. Kolejne nasze perełki, kochane, pokazuję Wam jeszcze raz, bo tutaj pytałyście o ten model i często do mnie wracacie na Instagramie, najczęściej właśnie z pytaniami o ten model, więc ja dzisiaj jeszcze nowa z nim wrócę, bo nie każdy miał szansę gdzieś tam go zobaczyć wcześniej. Model Luna, chyba mój ulubiony, słuchajcie, w tej kolekcji. Jest przepiękny, jest po prostu przepiękny. Ja zwariowałam na punkcie tego koloru. Dla mnie ten kolor jest tak obłędny, jest tak subtelny, jest tak wyważony i w ogóle ta koronka według mnie jest bardzo wyjątkowa. Jest taka niespotykana. Pierwszy raz jak w ogóle się z taką koroneczką spotykam, z takimi fasonami, najczęściej są jakieś kwiatuszki, delikatne listki, delikatne takie wzorki. Tu mamy zupełnie inny biustonosz, taki klimat francuski, taki przydmiony Paryż. No, gdzieś tam mi się jakoś tak to z tą Francją kojarzy. Może zupełnie niepotrzebnie. Także tak wygląda model Luna. Słuchajcie, dwa rodzaje push-upów mamy z tego tutaj, więc to jest duży wybór. Mamy model Luna w push-upie, ten trójkącikowym, czyli to, co mam w dłoni, kochane. Czyli delikatny push-up, oczywiście składeczką wyjmowaną. Tutaj mamy model taki ala braletkowy, czyli pociągnięta koroneczka wyżej. Tak to już wygląda, pokazuję Wam na biuście. Czyli mamy push-upik i on nam tutaj się przepięknie, słuchajcie, ciągnie do góry. Tak wygląda model Luna. Oczywiście to, co powiedziałam, tutaj mamy wkładeczki wyjmowane, możemy sobie włożyć większą wkładeczkę, możemy zostać przy tej wkładce, możemy też całkiem nie wyjąć i wtedy zostanie nam taka delikatne, tylko usztywnienie gąbeczkowe. Tak jak Wam wspominałam przy tym wcześniejszym fasonie, cięcie jest, słuchajcie, w poskosie, więc też nie robią się żadne dzióbki, on się bardzo dobrze układa, bardzo dobrze leży. I on też, słuchajcie, jest o tyle fajny, że tak jak w tym modelu Ariel i w tej Lunie, fajne jest to, że on nam też niweluje tutaj jakby górę biustu. Czyli jeżeli na przykład mamy jakiś taki biuścik troszeczkę, wiecie, wiotki, czy biuścik taki kropelkowy, bardzo ładnie ta koronka będzie nam się na górze biustu układała. Czyli zniweluje nam tutaj wszystkie ewentualne takie nierówności. A oprócz tego pamiętajcie, że zawsze możemy takie nierówności też, czy dysproporcje biustu, wyregulować sobie tą wewnętrzną wkładeczką, tak? Więc albo włożyć większą wkładkę, albo wyjąć jedną wkładkę z jednej miseczki. Także nam tutaj ładnie to wszystko się układa i on tak ładnie spoczywa na tej piersi, że wszystko mamy takie dopasowane. Także model Luna w push-upie. Zobaczcie tutaj jeszcze naprzód, jaki ma piękny koralik, jak to wszystko jest przepięknie wykończone, jakie ma dodatki. Do tego wyskrebrzone ramionczka, no gdzieś tam wszystko razem nam tutaj idzie przepięknie w parze. I daje efekt takiego biustonosza bardzo romantycznego, bardzo takiego kobiecego, subtelnego. I to jest Luna w push-upie. Przypomnę jeszcze, kochani, rozmiary 65 CDEF, 70 BCDE i 75 BCDE. Także takie mamy rozmiary w push-upie. I przechodzimy do super push-upów. Ja to się śmieję czasami, super push-upki. Super push-upki. Dlaczego są super push-upkami? Bo są super. To jest jakby najważniejsze clue w tych biustonoszach. Kochane, super push-up. Ja je bardzo mocno promuję. My je już dość długo sprzedajemy. One mają fantastyczną konstrukcję, dlatego że nie mają fishbin. To jest po pierwsze. Nie mają fishbin, ale świetnie leżą. Co myślę, że jest bardzo
ważne, przepięknie zbierają i powiększają biust o przynajmniej 2 rozmiary. Także są mega komfortowe. Powiem Wam, że nie spotkałam się chyba jeszcze w ogóle z klientką, która by mierzyła ten push-up i by powiedziała, że ten push-up jest, nie wiem, kiepski, że on źle leży, albo za mało zbiera, albo one się źle czują, dlatego że nie mają fitbit. Każda klientka, która ma mały biuścik i chciałaby właśnie mieć większy, chciałaby mieć duży push-up, jak już zmierzy te push-upy, słuchajcie, super push-upy właśnie bezfishbinowe, to zawsze z takim wychodzi. Nie mówię, że akurat z tym modelem, bo tych modeli mamy sporo, ale każdy jeden jest to po prostu strzał w setkę. Także kochany, jeżeli macie ochotę na taki super push-up, super powiększenie, bardzo serdecznie Wam polecam wszystkie super push-upy bezfishbin, bo przede wszystkim są mega komfortowe, a także przepięknie leżą, przepięknie zbierają i powiększają naprawdę fantastycznie biust. Tutaj mamy model Luna. Oczywiście tutaj mamy ten piękny kryształek taki, jakiś kamyczek niebłękitny, który nam cudnie nawiązuje, słuchajcie, do tych ramionczek i tą taką srebrną tasiemkę. Także tak wygląda z przodu nasz super push-up. Już Wam, kochane, pokazuję, o co chodzi z tym super push-upem. Wbrew pozorom, mimo że to jest miseczka, słuchajcie, zgrzana i tego push-upa jest dość sporo, tego się nie czuję na biuście. One są bardzo fajne. Ostatnio też u nas kilka klientek zamawiało online. Troszeczkę się bało, bo tak były niepewne, ale dostałam od nich informację, że są mega zadowolone, że po prostu są bardzo komfortowe i cieszą się, że gdzieś tam im to doradziłam i jakoś tam przekonałam je do tego, żeby akurat właśnie taki model wybrały. Czyli mamy tutaj poduszeczki, takie zgrzane miseczki i do tego nie mamy fishbin. Także bardzo fajne biustonosze, bardzo fajne fasony, które kochacie, one Wam się bardzo mocno sprawdzają. Oczywiście biustonosze tych nie pierzemy w pralce i zawsze piorąc i rozkładamy je, słuchajcie, na płasko. Jeżeli chodzi o rozmiarówkę, rozmiarówka też jest taka standardowo typowa 65 CDEF, 70 BCDE i 75 BCD. BCD. Także tutaj są też miseczki troszeczkę bardziej płytkie w tych super push-upach. Także bardzo często my polecamy też klientkom wzięcie rozmiaru większego, żeby nam się ten biuścik cały tutaj jednak zmieścił. Trzymana ze względu na słabe połączenie. Już jesteśmy. Dobrze. I teraz słuchajcie, przechodzimy do fig. Cena Luny macie. Jeszcze jakbyś przypomniał cenę Luny. One kosztują chyba 160 ileś, tak mi się wydaje. Tak. Luna push-up różowy i Luna super push-upie. Mamy 2. Dzień dobry Pani Karolinko. Bardzo miło. Dzień dobry. Ja w międzyczasie przypomnę, że nasze sklepy stacjonarne, słuchajcie, kochani, już działają. Zapraszamy w Warszawie do... 164,90 zł i dzisiaj minus 15% do końca dnia przy zakupach powyżej 250 zł. Tak. Tutaj mam pomagiera. Jak to nazywa się taki pan, co tam siedzi w tej w teatrze, w takiej dziurze i tam czyta i pomaga, jakby aktorzy zapomnieli tekstu. Pani Karolinko, no ja w tej chwili mówię o biustonoszach super push-upowych. Super. Wojtek, pozdrawiamy Cię serdecznie. Odezwij się po live'ie do nas. Dobrze. Co ja mówiłam? Opowiadałam tak. Mamy 164,90 minus 15% przy zakupach powyżej 250 zł. To po pierwsze. Po drugie, zapraszam na naszych salonów stacjonarnych. Faktory Ursus, Faktory Annopol oraz Designer Outlet Piaseczno w Warszawie, czyli 3 outlety. Plus Designer Outlet w Gdańsku. Outlet Park Szczecin w Szczecinie i Faktory Gliwice w Gliwicach. Pani Karolinko, jestem tylko ja i ja. Dobrze, dokańczając nasz model Luna. Do tego mamy przepiękne figi. Słuchajcie, figi mamy figi i figi mini. Także jedne są bardzo niskie, drugie są niskie. Tutaj akurat mamy rozmiar, słuchajcie, 38. Możecie też zobaczyć całą
całą tą koroneczkę, jak jest przepiękna, tak, w całej okazałości. Tak wygląda model Luna i tak wyglądają figi z przodu. One są niskie, takie troszeczkę shortowate, bardzo fajnie też są wycięte oczywiście na pupie. I w tym tyle, który ja tak zawsze lubię, też tutaj mają bardzo takie fikuśne paseczki. Czyli to, co jest teraz bardzo modne, co Wam się bardzo podoba. Przepięknie, przepięknie te trzy paseczki wyglądają na plecach i nawet jak nam wyjdą ze spodenek, to bardzo fajnie, to tak fikuśnie wygląda, zachęcająco. Także model Luna. Mamy figi mini, figi super push-up i push-up. Serdecznie Wam, słuchajcie, ten cały zestaw polecam, bo raz, że jest przepiękny, dwa, że fantastycznie wygląda i świetnie się nosi. Na ciele jest obłęd. Pytacie jeszcze o push-upy. O push-upy mocne. Także tutaj mieliśmy te push-upy mocne bez fishbin, a teraz chciałabym Wam, dziewczyny, pokazać jeszcze push-upa takiego mocnego, ale z fishbinami. Bardzo fajny model Lili. On w ogóle występuje w dwóch kolorach, takich bazowych, tak? Mamy bardzo ładny, słuchajcie, beż. To jest beż taki naturalny, ciepły, taki jaśniusieńki, fajny pod jasne rzeczy, który nam się bardzo ładnie zlewa z ciałem. I oczywiście czarny. To jest bardzo dobry model, jeżeli chodzi o takie duże, mocne push-upy, ponieważ bardzo ładnie zbiera. Ma też taką miskę, która jest miską termiczną, aczkolwiek ona jest wypełniona takim żelem w środeczku. I to jest o tyle świetne, dziewczyny, że tak, nie daje Wam takiego poczucia, że ta miska jest taka twarda, bo ona jest bardzo miękka, taka bardzo miła. Dwa, że ta wewnętrzna, tutaj jakby ten wewnętrzny materiał jest taki strasznie kizimizi. Jak się go dotyka, to jest taki bardzo, słuchajcie, taki milusi, taki bardzo taki, jak taka brzoskwinka, skórka brzoskwinki. A to, co jest bardzo fajne w tym biustonoszu i w tym wypełnieniu żelowym, jest to, że od noszenia biustonosza na biuście, jak nam się ten żel tutaj nagrzewa, to on też bardzo fajnie nam się, słuchajcie, układa do całego biustu. Czyli gdzieś tam nam ten biust tak oplata, żeby nam było w tym biustonoszu wygodnie. Także ja go bardzo polecam, no na to, że przede wszystkim właśnie nie czuć, że to jest takie twarde, bo to jest wszystko mięciusieńkie. Jest bardzo ładny, duży push-up. On przepięknie zbiera. Biust jest mocno wypchnięty, słuchajcie, do przodu. Mamy takie ładne jabłuszka tutaj zrobione. A dwa, że ma fishbinki, jeżeli ktoś akurat ma ochotę właśnie jednak na biustonosz z fishbinkami. I trzy, ma tą fajną żelową miseczkę, która nam właśnie pod wpływem ciepła idealnie ten biustik opłata, układa się do tego biustu. Także bardzo wygodny, komfortowy model z bardzo dużym push-upem, bardzo ładnie zbierającym, aczkolwiek jest to biustonosz dla pań o takim bardziej wąsko rozstawionym biuście. Czyli jeżeli mamy ten biust bardziej tutaj do środka, a nie na zewnątrz, jak najbardziej ten model będzie Wam się tutaj sprawdzał. Model Lili, bardzo ładny kolor. Kolor jest taki wygaszony, beżowy, świetnie leży, słuchajcie, pod jasnymi rzeczami, nie prześwituje. Gładki, bardzo często się też o te gładkie pytacie. Dużo chcecie właśnie pod kątem lata, w ogóle pod takim kątem jakby tych rzeczy takich obcisłych, żeby niczego nie było widać. Te tutaj jakby takie zakładeczki, tak? One się na tyle, słuchajcie, chowają pod biustem, że pod gładkimi rzeczami ich nie widać. Model Lili, on bodajże kosztuje 119,90. Jak coś to mnie, to od razu sprawdzaj. Słuchajcie, i tak, 65 CDEF, 70 BCDE i 75 BCDE. Czyli taka standardowa rozmiarówka push-upowa i tak samo mamy w kolorze czarny. Czyli Lili, czarny i beż, bardzo fajne dwa biustonosze właśnie z fishbinką. Do tego mamy takie klasyczne majteczki. 129,90. W normalnej cenie, tak. A dzisiaj jeszcze mamy, słuchajcie, minus 15% przy zakupach za minimum 250 zł. Więc jeżeli się skusicie na dwa biustonosze, na pewno ten rabat, dziewczyny, uzyskacie. Proszę bardzo. Tutaj mamy figi. Figi są klasyczne, to jest tanga, aczkolwiek one nie są bezszwowe, dziewczyny. Także tutaj jest
ładny, gładki, gładka figa, ale jednak ma wykończenie gumeczkowe, które no na pewno gdzieś tam na tej pupie będzie się oznaczało. Aczkolwiek ja mam, słuchajcie, w rączce eskę i one się bardzo fajnie ciągną. Tak? Nie wiem, że one się rozciągają, ale bardzo ładnie nam się ciągną i ta gumka jest dosyć mocno taka ciągliwa. Ona się ładnie rozciąga, także nie będzie się mocno wbijała nam w pupę, ale na pewno pośladek będzie dzieliła. Także model Lili za nami. I mamy jeszcze ostatni model. Oj, tak już myśmy dzisiaj tutaj, słuchajcie, szybko przez te modele przeszli. Bardzo. Ostatni model. Model nazywa się Cypria. Pytałyście o niego też ostatnio, dlatego jeszcze raz do Was z nim wracam. Model Cypria. Co tam jeszcze miałam przypomnieć? A, chciałam Wam, dziewczyny, jeszcze powiedzieć, bo... O Jezus, przepraszam najmocniej. Bo czasami do mnie, jak tam gdzieś rozmawiamy na Instagramie czy na Facebooku na temat wyboru rozmiaru, doboru biustonosza, gdzieś tam takiej pomocy Wam przy właśnie wyborze, znalezieniu czegokolwiek, chciałam Wam, kochane, przypomnieć, że na naszej stronie, jak już jesteście i na przykład szukacie danego rozmiaru, coś Was interesuje, a na przykład nie wiem, nie macie ochoty do mnie napisać, czy na przykład nie macie czasu, czy jest jakakolwiek inna przyczyna ku temu, to mamy coś takiego jak filtry. Jeżeli wejdziemy na jakąkolwiek zakładkę, czy to będą biustonosze, czy to będą figi, zawsze macie tam taki filtr rozmiar. Jeżeli w niego wejdziemy, to możecie sobie, dziewczyny, wyfiltrować ten rozmiar, który w danym momencie jest Wam potrzebny. Czyli na przykład, jeżeli szukacie, nie wiem, 75G albo 75H, chcecie zobaczyć wszystkie biustonosze w tym rozmiarze, jak najbardziej klikamy biustonosze, wchodzimy na filtr rozmiar, klikamy, filtrujemy i wtedy też Wam wszystkie biustonosze w tym rozmiarze wyskoczą. Także to jest na pewno takie ułatwienie na początek. A ja oczywiście zapraszam do mnie na Instagrama, na Facebooka do konsultacji, jeżeli jesteście niepewne rozmiaru, czy chcecie sobie jakiś model, jak on leży, czy to jest półusztywniany, czy to jest soft, czy cokolwiek innego, bo tych pytań też jest dużo różnych. Ja Wam z przyjemnością, słuchajcie, odpowiem. Czy na przykład, jeżeli jesteście niepewne, nie wiem, jakiejś tam szerokości koszulki, czy chciałbyście wiedzieć, ile ma w biuście, czy cokolwiek innego, zawsze możemy to, dziewczyny, wymierzyć w sklepie, podać Wam dokładnie wymiary, jakie są u danego modelu na płasko, czy to jest biust, czy to są bioderka, czy to jest jakikolwiek obwód biustonosza. Także gdzieś tam, jeżeli z tyłu głowy macie jakieś pytania, proszę, piszcie do mnie, czy na Instagramie, czy na Facebooku, czy telefonicznie, że chcecie sobie gdzieś tam o jakichś modelach porozmawiać, czegoś się dowiedzieć, bo też wiadomo, że rozmawiając jest nam dużo, dużo łatwiej i dużo prościej. Pamiętajcie oczywiście, że jeżeli dobieramy biustonosz, słuchajcie, przez internet, jeżeli gdzieś tam się na to decydujemy, żebym Wam podała ten rozmiar, też proszę o to, aby się mierzyć dokładnie, tak? Abyśmy miały dokładnie te wymiary, bo wiadomo, że czasem jeden centymetr będzie nam skutkował zupełnie już inną miseczką i się może okazać, że ta miseczka jest na przykład albo za mała, albo za duża. Zupełnie inaczej jest, jak Was widzę, także ja też Was proszę i podając Wam dokładną instrukcję tego, jak się macie wymierzyć, żebyście zrobiły też zdjęcie, żebym Was mogła zobaczyć, będzie mi zawsze dużo, słuchajcie, łatwiej dobrać Wam odpowiedni rozmiar, chociaż co mnie niezmiernie cieszy, teraz miałam kilka informacji w tym tygodniu od klientek, do których właśnie dobierałyśmy rozmiary online'owo, ktoś do mnie zgłosiły i w dużej mierze, żeśmy tutaj miały same spektakularne, słuchajcie, sukcesy, bo biustonosze leżały świetnie i panie też mi powysyłały zdjęcia, co było dla mnie naprawdę, słuchajcie, bardzo, bardzo, bardzo miłe. Jest to przekochane, jeżeli mogę zobaczyć, że gdzieś tam to, co ta nasza praca taka dużo trudniejsza jakby online'owa, ma fantastyczne skutki i udaje nam się wybrać świetny model, który będzie ładnie leżał, ładnie przytrzymywał biust i będziecie z niego mega zadowolone i odkryjecie, że faktycznie te biustonosze robią świetną robotę. Także jak najbardziej, kochane, jestem tu dla Was. Piszcie, dzwońcie na Instagramie, na Facebooku, dawajcie znać, będziemy wybierać, słuchajcie, będziemy rozmawiać, będziemy dobierać, mierzyć się i działać tak, żebyście były zadowolone z tych modeli, żebyście mogły gdzieś tam odkryć ten dobry rozmiar i fajny fason właśnie dla Waszego biustu. Kochane, ostatni model na dzisiaj, który mam dla Was przygotowany, to jest model Cypria. Jest to też model trójkącikowy. No ja po prostu uwielbiam te modele, więc często będę Wam te wszystkie trójkącikowe modele pokazywała, bo one po prostu świetnie leżą, są bardzo ładne, ładnie zmieniają ten biuścik i są bardzo komfortowe.
Ten model jest taki fajny, on jest też taki troszeczkę inny. Mi się on skojarzył mocno z taką epoką sukienek, długich sukni, gdzieś tam z taką epoką gorsetów i takich dam, takich właśnie rozproszowanych, wielkich sukni, długich w kapeluszach z takimi gorsetami mocno gdzieś tam zebranymi z tym biuścikiem do przodu. Przez to może dlatego, że ma tutaj właśnie taką taką delikatną, Jezu, wypadło mi słowo, jak to się nazywa, co ja chciałam powiedzieć. Nie koronkę, tylko tutaj tą, ktoś taki ma specjalny taki medalionik jakby. Nie mogę sobie dziewczyny przypomnieć, może mi przypomnicie, jak to się nazywa. Taka pani Walewska w cudzysłowie, na takim medalioniku. I gdzieś tam właśnie może mi to przewodzi właśnie te panie wszystkie w sukienkach długich, sukniach balowych. Zobaczcie, jak fajna jest ta koroneczka, ona jest taka delikatna, jest taka jakby z epoki. Taki wzór, który gdzieś tam nam daje taką fajną klasykę, fajną taką ponadczasowość tego modelu. Przepiękny kolor różu, taki pudrowy, zgaszony róż, połączony właśnie z takim delikatną bielą, takim taką złamaną bielą. Jeden kolor w drugi bardzo ładnie nam przechodzi. Tak jak już Wam wcześniej o tych naszych push-upach trójkącikowych opowiadałam, wszystkie one mają fason takiej delikatnej braletki, gdzie ta koronka jest wyciągnięta, słuchajcie, do góry, do przodu i ona bardzo ładnie nam tutaj się układa na biuście. Możecie zobaczyć, jak fajnie to nam wygląda. To, co też wcześniej już wspominałam, że to nam bardzo ładnie też, słuchajcie, tutaj zakrywa pierś, więc jeżeli macie jakąkolwiek taką nierówność, czy dysproporcję, czy gdzieś tam Wam jest ciężko ułożyć ten biuścik, bardzo fajnie nam ta koronka będzie na tym biuście pracowała i niwelowała te wszystkie nierówności. Oprócz tego oczywiście, kochane, tutaj mamy też gąbeczki wyjmowane, możemy sobie tą wkładkę wyjąć, może ona tam zostać. Jeżeli macie ochotę mieć większy biuścik, jeżeli chcecie mieć bardziej naturalnie, czyli bez tych dodatkowych wkładek. Także jakby te możliwości są duże, możliwości są różnorodne. Plus oczywiście możemy też tym też także wyregulować te dysproporcje piersi. Także model Sipkia, z niego nam zostało, słuchajcie, bardzo mało rozmiarów. Także myślę, że warto się na niego skusić. Tym bardziej, że dzisiaj mamy do północy dodatkowy rabat. Minus 15% przy zakupach za 250 zł. Tak wyglądają te centki. On jest taki mocno centkowy, taki delikatny, subtelny materiał. Ja zresztą mam z niego też ten fason, tylko że w usztywnieniu z tego materiału. Także polecam Wam serdecznie. Cena chyba jest 164,90 i mówię, tam już chyba nam zostały 4 czy 5 rozmiarów, także warto po niego sięgnąć. Oczywiście do niego także mamy figi. Mamy figi, bardzo ładne też, niskie. Ja ich dzisiaj przy sobie nie mam, ale jak najbardziej na Instagramie one są. Zobaczcie sobie, jak pięknie wykonany jest ten detal. Mamy przepiękną błękitną mini kokardkę plus ten taki medalionik w środku z takimi, słuchajcie, niebieskimi, delikatnymi kwiatuszkami. Także cały biustonosz jest bardzo subtelny, bardzo taki kobiecy, w detalach i wykończeniu. Model Sipkia. Także to są wszystkie moje modele, kochane, na dzisiaj. Jutro, cześć Elciu, kochana. Jutro mamy panel semisoftowy i dużo biustowy i softowy, ponieważ także dojechało nam kilka nowości z dużych biustów. Także ja Was bardzo serdecznie zapraszam na jutro na 19:00, bo już mam przygotowane kilka fajnych niespodzianek. Myślę, że będą Wam się podobały, bo modele są bardzo ładne. W tym tygodniu będziemy gdzieś tam mieli takie hasło właśnie jeszcze dużych biustów i prezentów, bo te Mikołajki są coraz bliżej. Coraz z zapasem mamy i Mikołajki, i gwiazdki, i powoli te święta się zbliżają do nas dużymi krokami. Także w tym tygodniu będę Wam chciała jeszcze pokazać troszeczkę szlafroczków, troszeczkę różnych piżam i satynowych, i bawełnianych, i takich bardziej eleganckich, ale dalej bawełnianych. Także będzie dużo różnych fajnych rzeczy, duża różnorodność tych modeli. Także będziecie sobie mogły pooglądać czy koszulki, czy właśnie piżamki, czy fajne szlafroczki. Będzie tego
mnóstwo. Także my od dzisiaj staramy się, słuchajcie, spotykać z Wami od 19. Wszystkie live nasze w kolejnym tygodniu, czyli od poniedziałku, od jutra też będą od 19. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. Czyli ten tydzień mamy pod wezwaniem dużych biustów i tematów prezentowych. Ja na koniec jeszcze przypomnę, wszystkie nasze strony działają od soboty. Zapraszamy Was, kochani, serdecznie do Faktory Annopol, Faktory Ursus oraz Designer Outlet Piaseczno. W Gdańsku Designer Outlet na ulicy Przywickiej, to jest w Szadułkach. Outlet Park Szczecin na Prawobrzeżu oraz Faktory Gliwice w Gliwicach. Ja Wam dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Życzę Wam przepięknego, cudownego wieczorku, bo to już tak naprawdę jest wieczór i każdy się pewnie powolutku szykuje do pracy, ale oby jeszcze gdzieś tam te kilka godzin spędzić na takim relaksie, wypoczynku i gdzieś tam te myśli pracowe jeszcze od nas odgonić. Także dziękuję Wam, do zobaczenia i widzimy się, kochani, jutro.